Pani prezes, zmieniają się regulacje. Jak pani teraz patrzy na rynek kapitałowy i na to, co się będzie działo już z perspektywy przyszłego emitenta? Przyszli emitenci na pewno muszą i tak jak firma, w której jestem w tej chwili, szacować korzyści versus koszty wejścia na rynek giełdowy, na rynek publiczny. I coraz mniej jest dla nas tych atrybutów, które by przyciągały na rynek publiczny. Idziemy bardziej do banków czy gdzieś na pofinansowanie poza rynkiem giełdowym ze względu na szereg obciążeń, właśnie szereg obciążeń wprowadzonych przez regulacje nie tylko europejskie, ale również jakby uszczelnienie tego procesu tutaj w Polsce, które no niestety odstraszają tutaj. To nie chodzi tylko o koszty funkcjonowania na giełdzie, bycia na tablicy notowań, ale również sankcje, kary, właściwe wypełnianie obowiązków, liczne koszty doradztwa, prawników, więc to wszystko sprawia, że wielu emitentów no, szacuje, czy w tej chwili jakby obecność na giełdzie versus jej wycena, możliwości pozyskania kapitału no, są właściwe. No, jesteśmy jedną z takich firm, która mam nadzieję w przyszłości zadebiutuje na warszawskim parkiecie, w tej chwili się do tego przygotowuje, ale na pewno spędza to sens powiek wielu podmiotom, które są w podobnej sytuacji jak my. A jak będzie wyglądał rynek obligacji po aferze GetBack? No to już chyba wiemy mniej więcej, jak będzie wyglądał, bo te regulacje bardzo doszczelniają. To zdaje się tam od 1 lipca czy od połowy roku wchodzi obowiązek również obowiązkowej dematerializacji, więc na pewno będzie on doszczelniony. Pytanie, czy poprzez takie właśnie doszczelnianie rynku, poprzez no jakby dosyć takie mocno hamujące podejście, no nie utopimy trochę dziecka z kąpielą, czyli jednak trochę ten rynek no, nie zamrze, bo takie również głosy ze strony banków, tych, którzy organizują emisję obligacji, słyszeliśmy. Pytając o aferę GetBack, miałam raczej na myśli to brak zaufania do rynku kapitałowego. To zaufanie było nadwątlone, natomiast teraz jakby nabrało mocy, tak? I inwestorzy, zwłaszcza ci inwestorzy indywidualni, wolą trzymać pieniądze, swoje oszczędności w bankach przy bardzo niskich depozytach, niż inwestować na przykład w obligacje. Z rynku zniknęło prawie 2 miliardy złotych w związku z tą aferą. No w istocie to, co się wydarzyło, zwłaszcza w ubiegłym roku, ale wcześniej też jakieś tam inne drobniejsze sprawy, podważyło zaufanie do rynku kapitałowego, czyli jakby no kojarzy nam się w tej chwili giełda właśnie, a co z aferą GetBacku. Tutaj będzie trzeba bardzo dużo pracy również, żeby to zaufanie przywrócić. Pamiętajmy, że to nie tylko afera z GetBackiem, ale i z samym szefem Komisji Nadzoru Finansowego, czy z no, innych instytucjach również, czy z wypełnianiem wymogów transparentności takiej informacyjnej przez duże spółki, które gdzieś tam są związane z polityką, więc no, inwestorzy patrzą na to dużo bardziej wrażliwszym okiem. Kiedy to zaufanie przywrócimy? No pewnie też wtedy bardzo szybko przyjdzie, kiedy inwestorzy zaczną zarabiać, tak? Kiedy po prostu wróci hossa, kiedy spółki będą miały dobre wyniki, będą wypłacały dywidendy, to ludzie o tym zapomną. Po prostu jeżeli zaczną zarabiać, to z pewnością szybciej zapomną niż w tej chwili, kiedy no, mamy taki trend boczny od wielu lat i trudno na czymkolwiek zarobić. Dzisiaj również cytowaliśmy to, że spółki giełdowe notują niższe zyski netto i pewnie będą wypłacać niższe dywidendy niż w poprzednim roku. Także jak ludzie zarobią, szybciej zapomną, ale niewątpliwie tego typu sytuacje źle wpływają na kondycję rynku.